Witajcie na dnie Bajstomer. No jak widać na blogu i kanale dosyć sucho ostatnio. Miałem nawet pomysł na grudzień, żeby zrobić taki miesiąc Gundam Thunderbolt, ale podobnie jak sytuacja z Unicornem, będzie się to pewnie przeciągać z tego powodu, że no, muszę dokończyć jeszcze modele, muszę zebrać mangę w jedno miejsce i wtedy może coś z tego będzie. No, grudzień wydawał się fajny, bo December Sky był tytuł filmu kompilacyjnego pierwszej Owy, więc to tak fajnie by się wszystko zamykało. No ale nie, no to będę musiał to zrzucić na inny okres. Tyle ogłoszeń, pewnie w przyszłym roku postaram się mimo wszystko znów o jakieś bardziej systematyczne umieszczanie materiałów. Mam nadzieję, że będzie lepiej niż w 2017. I przechodzimy do dzisiejszego tematu. Jak widzicie po tytule, jest to pierwsza z dwóch części takiego mojego vloga, czyli to będzie prawdopodobnie w serii Moje Boje na temat Dune'y. Jestem ogromnym fanem Dune'y, pewnie osoby, które mnie znają, mają na przykład mnie znajomych na Facebooku, no to doskonale wiedzą, że ja tam co chwilę wrzucam jakiś artyst Dune'y z tej, tamtej czy jeszcze innej i w końcu stwierdziłem, z powodu pewnego fajnego kartkalizatora, że w końcu wam coś o tej Dune'ie opowiem. Film będzie się składał z dwóch części. Pierwszą częścią będzie takie wprowadzenie do Dune'y, ogólnie co ja sądzę o tej serii i tak dalej. To będzie ten dłuższy vlog, a później będzie ten krótki, 10-15 minutowy, mam nadzieję, że nawet jeszcze krótszy, na temat tego katalizatora, który spowodował, że no, przekonał mnie do tego, żeby ten odcinek dzisiejszy nagrać. Towarzyszyć mi będzie jak zwykle piwo, tym razem jest to Lulu Apa z dodatkiem pulpy kiwi. Nie jest to nic jakieś szczególnie wybitne piwo, ale niestety w Jeleniogórskim, w ciepliskim Tesco, no to lepiej się niestety już nie jest coraz gorzej z tym, no jak to się ładnie nazywa, z asortymentem piwnym. Kiedyś było super i niestety jest coraz gorzej. No ale trudno. Zatem, Dune'a. Kiedy pierwszy raz poznałem Dune'ę, jak byłem mały i mój pierwszy kontakt z tym uniwersum, no to nie jest to niespodzianka, był to film. I to był film Davida Lyncha, który, jak wszyscy wiedzą, nie jest specjalnie dobrym filmem. Ale do filmów przejdziemy sobie później, pierw powiemy o książce. Z książką miałem te przeprawy, że niestety, czy z powieścią, bo książka jest tylko jedna telefoniczna. Z powieścią miałem ten jeden problem, że przeczytałem ją bardzo późno, ją przeczytałem już na studiach dopiero. Tak, znaczy inaczej. Ja ją czytałem 2-3 razy, ale tak naprawdę od początku do końca skończyłem ją dopiero na studiach, kiedy kupiłem sobie mój obecny egzemplarz Dune, jaki miałem. Wcześniej miałem niestety, no, powód, dla którego nie przeczytałem Dune'y wcześniej, to to, że niestety miałem wydanie z Zysku i Spółka. A co za tym idzie, no tłumaczenie nie było rewelacyjne, tak? To nie był ten, to jedyne słuszne tłumaczenie. Jeżeli dobrze pamiętam, podwójnie spadło, bo jedno i drugie sobie wam pokażę. Zaraz, chyba to był tłumaczenie Dune'a, bla. No to najsłynniejsze tłumaczenie, oni to właśnie to mocno reklamowali. Wydanie drugie nakładem w redakcję opracowanie graficzne serii, bo wydanie drugie, to jest wydanie poprawione. No niestety, kurczę, gdzieś mi to uciekło. No nieważne. Nie jest to jakaś chyba super istotna ten tłumaczenie Dune'y. Raz się przekonam. No ja miałem tego Łazińskiego słynnego, tak? Który słynie no do Łozińskiego, tak jest. Łoziński to był ten, którego miałem w ten moje pierwsze wydanie. Zresztą z taką dziwną okładką, taka mocna bida. Postaram się tutaj właśnie w tym miejscu wrzucić, jak ona wyglądała.
No i później poznałem trochę, podczytałem tej Tuny od kuzyna, który miał komplet z tego pierwszego wydania w Polsce, tego takiej w miękkiej okładce, z tego można powiedzieć utwardzeniem bocznym. To dosyć fajnie wyglądało. O, Marek Marszał. Marek Marszał to jest to tłumaczenie, to najbardziej prawilne Duny. No i w tym roku, bodajże 2005, wydawnictwo Rebis w 2007 roku. Ja byłem wtedy na drugim roku studiów. Wydało to tłumaczenie Duny w wykonaniu Marka Marszala. Jest ona poprawiona, chociaż słyszałem głosy, chociaż ono z drugiej strony były to osoby o moim zdaniem dosyć nikłej wiarygodności, że to tłumaczenie to jest tak tylko z powodów reklamowych, a to co to poprawki wprowadzone, no to tak trochę zepsuły trochę tą powieść. Nie wiem, niestety nie czy oryginalne tłumaczenie Marszała czytałem bardzo dawno temu. Pożyczyłem od kuzyna, ale nie skończyłem całości, bo musiałem mu dosyć szybko oddać, więc moje przygody z powieściową Duną, no z tych tym pierwszym, w tym pierwszym tym, w tym moim pierwszym okresie życia, no to były takie, znaczy w pierwszym okresie, do kupna tej książki, kupna tego egzemplarza były dosyć sporadyczne i niecałkowite. No, generalnie w domu miałem tylko Łozińskiego i w końcu chyba się go pozbyłem za jakieś grosze i byłem szczęśliwy, że udało mi się go upchnąć na Allegra chyba tam za 15-20 zł, więc nie była to zła cena. A wtedy chyba właśnie na HBO leciały Dzieci Duny, więc akurat był moment, że można było to sprzedać. Wydanie jest bardzo fajne. Jeśli chodzi o to wydanie z Rebisa, oni wydali całą serię Duny, także również wyszedł Mesjasz Duny, Dzieci Duny, Kapitularz, Bóg Imperator i Heretycy. Niekoniecznie w tej kolejności jest prawidłowe. I również bodajże wydają także te pseudo-prequele, czy tam pseudo-prequele pisane przez syna Franka Herberta. Ja należę do tych fanów Duny, którzy uznają tylko jedną Dunę. I nawet nie to, że tylko Duny pisane przez Franka Herberta są istotne. Ja uważam, istotna jest tylko ta Duna. Nie przepadam za kontynuacjami Duny. Uważam, że późniejsze tomy są coraz bardziej dziwne w opowiadaniu tej historii i opowiadaniu historii coraz bardziej zagmatwane i takie po prostu dziwne, dla samego bycia dziwnym. I szczerze powiedziawszy, dla mnie najlepsze byłoby w Dunie to, gdyby to był jeden tom, właśnie ten pierwszy tom Duny, który moim zdaniem zawiera całą historię i no, uważam, że kontynuowanie jej było wręcz moim zdaniem błędem, bo szczerze powiedziawszy te kolejne powieści, ja przeczytałem jeszcze Mesjasza i Dzieci, dalej sobie już odpuściłem, tylko przeczytałem generalnie streszczenia, co tam się działo, więc no nie podobało, powtarzam się znowu, nie podobało mi się, szczególnie później. Wydanie jest bardzo fajne, ma bardzo fajnie rozmieszczony tekst. Czcionka jest dosyć duża. Ja na to zwrócałem uwagę na dyskusji na Transformery.pl właśnie z osobą, która mówiła, że tamto tłumaczenie Marszała jest takie złe, średnie. Znaczy te nowe tłumaczenie to tam nic nie poprawia, tylko tam powoduje więcej galimatiasu i no, że jest niepotrzebny, jest tylko chwyt marketingowy, ale bardzo mi się podoba to, że te litery są takie większe i jest większa przestrzeń między kolejnymi zdaniami. Jest to dosyć istotne dla mnie, ponieważ jestem dyslektykiem, to takim dosyć krytycznym dyslektykiem. Jeszcze miałem papiery zrobione w czasach, kiedy to było ciężko było dostać te papiery, tak? To trzeba było naprawdę przejść bardzo długi okres tej weryfikacji, więc jestem prawilnym dyslektykiem i na przykład jak były te książki, nie wiem czy znacie to, ale na początku wydawnictwa Greg, jak oni wypuszczali te swoje lektury razem z tymi, razem z opracowaniem, streszczeniem i tak dalej, to ten tekst był tam bardzo mocno zbity i mi się to bardzo ciężko czytało. Tutaj mam dużo, dużo większe litery, ta przestrzeń między nimi jest lepsza i dlatego
z tekstem mi się bardzo łatwiej koresponduje i także no ja nie mam problemów wzrokowych żadnych, ja wciąż nie noszę okularów, wciąż mam bardzo dobry wzrok i wszystko jest pod tym względem super i nie mogę narzekać. Ale na przykład jak mam zbity tekst, to mi się bardzo trudno czyta, często źle czytam zdania, źle je rozumiem i tak dalej. To mi się zdarza. W wypadku tekstów właśnie przedstawianych w ten sposób, jak tu jest, myślę, że tutaj będzie widać, że te litery są w taki sposób rozmieszczone, to mi się to czyta łatwo. Nie mam problemu z takim, że czytam tekst i potem wracam, czytam jeszcze raz to zdanie i ja je teraz rozumiem zupełnie inaczej, więc pod tym względem jest to naprawdę bardzo fajnie wydana książka. Świetna dla osób, które mają właśnie takie problemy jak ja, czyli dysleksja, dysortografia to jest taki jeden z zespołów dysleksji. Ja mam dyslekcję i mam dysgrafię, tak? Znaczy dyslekcję mam zaliczoną, to się tak ładnie nazywa. Również książka została wyposażona w rysunki. Nie wiem czemu ubzdurałem sobie, że to były rysunki Beksińskiego, ponieważ tutaj z tyłu mam napisane, że rysunki i obraz na okładce Wojciech Siódmak. Tak, to nie wiem czemu mi się pomyliło z tym Beksińskim, chyba raz tam sprawdzałem. No i niestety te rysunki, które mamy w powieści, szczególnie na okładce, to tak średnio, szczerze powiedziawszy, z tą Duną cokolwiek mają wspólnego. Są to może inspirowane Duną, no ale nie zawsze, często tylko inspiracja i przeniesienie głównego motywu książki może zaowocować świetną ekranizacją albo świetnym pomysłem na ekranizację, o czym powiem wam w tej drugiej części tego filmu. Co jak mówię, o tu mamy jakiś rysunek, tu mamy Barona Harkonnena wymalowanego przez Siódmka, a tu pewnie jest, no, ciężko powiedzieć, jakaś postać kobieca, więc na moje patrząc po takim młodym wieku jest to pewnie albo Irulana, albo albo jak ona się nazywa? Albo Chani, moja ulubiona postać kobieca w całej Dunie. O, do tego dostaliśmy i tak wyglądają mniej więcej odkładki tych kolejnych tomów wydanych przez Rebis. Z tej podstawowej serii, nie mówiąc tam o z tych pseudo prequelach, tam był ród Korinów, ród Harkonnenów, ród oczywiście Atrydów, czyli to co działo się wcześniej. No, jak mówię, nie jestem fanem wszystkiego z Extended Dune Universe, czy jak to tam się nazywa. Pamiętam, że kiedyś siedziałem na jakimś forum dune'owym i tam właśnie był podział, że jest Duna Herbert, Herbert Universe, coś takiego, to jest właśnie Duna plus te sequele i jest ten trzeci, bo Dune Extended Universe, no to jest ten Brandon Herbert, on się nazywa Brandon bodajże. Jak one się nazywają, te prequelowe czy tam mitologiczne, bardziej to w sposób mitologia to nam pokazywało tego świata. No jak mówię, mi się to szczególnie nie podobało. No i na tym się kończy w zasadzie historia z książką, ale również mam jeszcze coś takiego. Kupiłem swego czasu ojcu na Wigilię pod choinkę wersję audiobook. To jest wydane również przez oczywiście wydawnictwo Rebis i przez audiotekę.pl i czyta Krzysztof Grzytyła. Są to dwie płyty CD, MP3 i czyta genialnie, to jest naprawdę świetnie. Zresztą Grzytyła jest geniuszem, jeśli chodzi o audiobooki. Cokolwiek czytane przez Grzytyłę, no to jest po prostu genialne. On świetnie przeczytał chociażby jeszcze Park Jurajski i któreś tam chyba z 2-3 Akuniny, to jest o takim rosyjskim Sherlocku Holmesie trochę. Więc jak ktoś nie ma na przykład czasu czytać takich kobył jak Duna, a dużo jeździ samochodem, no to jest genialna rzecz do samochodu, ten audiobook. Ja go przesłuchałem aż 3-4 razy, więc no
książkę Herberta z takiego mglistego rozeznania, jaki miałem tam na początku, w latach 90. i do tego 2007 roku, to teraz, kurczę, naprawdę znam ją bardzo, bardzo dobrze. No ale wróćmy do początku. I wróćmy do momentu, kiedy poznałem Dune. No i poznałem Dune filmem filmem Davida Lyncha. I kupiłem sobie ten film Davida Lyncha na VHS, już z nieistniejącej wypożyczalni Joker w Wielkiej Górze. Tak wygląda moja kopia. Jest, staroświecka, jeszcze z prawami do wypożyczania ze wszystkim, więc mogę zakładać wypożyczalnię z tym jednym filmem. No i cóż, film nie jest szczególnie dobry. Ja go mam również na DVD, ale to jest wersja z gazety, więc nie ma co tu się, kurczę, chwalić. Widziałem również wersję tak zwaną Adama Smithiego, widziałem również ten ostatni fanowski cut, który jakiś czas temu wypłynął na jednej stronie, potem go usunęli i ostatnio znowu wypłynął na YouTubie, ale ostatnio po formacie znowu go straciłem. Jakoś nieszczególnie mam ochotę go ściągnąć, ponieważ nieszczególnie lubię te dodatkowe katy do Dune'y Davida Lyncha. Bo film Davida Lyncha jest dosyć słaby, tak? Widać, że padł ofiarą producentów studia, że to nie był film Davida Lyncha, tak naprawdę był mocno przerabiany. No, Lynch miał nad głową bat, tak? I to widać po tym filmie, ponieważ trwa 130 minut wersja kinowa. Wersja rozszerzona chyba jest pół godziny, 45 minut dłuższa, ta Adama Smithiego oficjalna, ta nieoficjalna chyba jest jeszcze o 15 dodatkowych minut jeszcze dłuższa. Ale to nie jest szczególnie dobre, te wersje rozszerzone, ale to powiem za chwilę. Sam film to jest film Davida Lyncha i to widać też po obsadzie, bo tam gra połowa obsady miasteczka Twin Peaks, tak? I druga połowa to też tacy aktorzy znani z serii science fiction. Bardzo mi się podoba zresztą tutaj to, że bardzo tutaj jest wytłuszczone to, że w tym filmie gra Max von Sydow. No, Max von Sydow jest, jak to jakiś czas temu usłyszałem określenie, to jest świetnie niewykorzystywany aktor w różnych filmach. Ponieważ on obecnie zazwyczaj gra bardzo krótkie role, po czym zaraz zginie. I tak było na przykład w nowych Star Warsach w Przebudzeniu Mocy. I tak jest też w Dune, gdzie gra tego, gdzie gra... Boże, wypadają mi imiona z głowy, jak on się nazywał. Lieta. Czyli doktora Kainsa. Przypomniałem sobie. I raz, że film jest krótszy. To jest zmieszczenie tej kobyły w 2 godzinach. To dodatkowo jeszcze ten. To dodatkowo, no jeszcze oczywiście ta masa rzeczy jest powycinana. Tak? I właśnie bardzo dużo tego Max von Sydowa jest powycinana i on w zasadzie jest w 2 scenach. Czyli w scenie oblotu pól przyprawowych, gdzie ratują ekipę ze żniwiarki ekipę ze żniwiarki przed atakiem czerwia. Później jest scena, w której Raban rozrywa jego filtrak i wysyła go na pustynię. Jak nie powiedziałem tego na początku, ale nie będę szczególnie przybliżał historii Dune'y, no bo chyba Dune'a jest wystarczająco znanym produktem, znanym tworem science fiction, który znają w zasadzie wszyscy, którzy wchodzą na tego bloga, więc na ten kanał, więc nie ma sensu tutaj się jakoś szczególnie mocno na ten temat wypowiadać. Film jest słaby, ale ja go lubię. To jest takie moje, jakbym miał wypisywać tą listę Guilty Pleasure, to prawdopodobnie Dune'a Davida Lyncha znalazłaby się gdzieś na samym szczycie. Bardzo mi się podoba styl wizualny tego filmu. Klimat jest genialny. Trochę mi przeszkadzają filtraki, które nieco jak dla mnie bardziej nawiązują do... bardziej te postacie wyglądają jak cyborgi, a nie jak
Ludzie Pustyni, tak, z członami Borga mi się jakiś czas temu to skojarzył. No, ale mimo wszystko film ma bardzo duży wpływ na ogólny odbiór Dune'y u innych ludzi i bardzo dużo innych produktów medialnych związanych z Dune'ą bardzo często korzysta z tej stylistyki Lyncha. No ja się nie dziwię, bo jest po prostu genialna. Klimat filmu jest fenomenalny. Aktorstwo w tym filmie jest bardzo dobre, chociaż Kyle MacLachlan grający Paula był trochę dla mnie za stary, tak? Bo Paul ma 16-17 lat w momencie zakończenia Dune'y, a tutaj on ma już 20 parę. No ale z drugiej strony rozumiem to, ciężko znaleźć aktora w tym wieku, który by dobrze grał. Co prawda parę lat wcześniej był świetny aktor do tej roli dziecięcy, który już miał doświadczenie w graniu. Ale uprzedzam fakty dotyczące drugiej części i tego materiału. Co do następnie. No i tutaj pomówmy sobie chwilę o tych wersjach innych tego samego filmu. No to jest ta słynna wersja telewizyjna, czy nazywana wersją Adama Smithy. Adam Smithy to jest taki wytwór czysto fikcyjny i to zazwyczaj jemu się przypisuje jakieś klapy filmowe, do których się nikt nie chce przyznać, czy w momencie jak powiedzmy studio filmowe pokłóci się z reżyserem, który no powiedział, że on nie chce mieć z tym nic wspólnego. No i tak powstał właśnie cut Adama Smithy, ponieważ Lynch się obraził, ja się nie dziwię, ponieważ jego film został zmasakrowany. Podobno u Lyncha jest wersja, w jego prywatnych archiwów jest wersja tego filmu, która ma 5-6 godzin. I to już jest taki bardziej, no, długość tego filmu jest taka bardziej, no, zdatna, tak, do obejrzenia. Znaczy, lepiej pokazująca tą historię. Dodatkowo, już w samym filmie Lyncha widać, że znajdują się takie dziwne elementy, które mają jedną scenę i potem prowadzą do nikąd. Na przykład plan Harkonnenów na pozbycie się Imperatora. Ma całą scenę w tym. W wersji kinowej, w wersji telewizyjnej, wszędzie jest. Tam, gdzie Baron lata w kółko i fapuje do gołej fukaty Stinga, tak? I tam właśnie pokazuje, że to jest taki mój plan, że tam Raban nabruździ na Dunie, potem przyjedzie Sting i wszystkich i tam wszyscy uznają go za zbawcę, ponieważ pozbył się bestii Rabana, tak? I to się doprowadzi do niczego. To jest jedna scena, która jest wyrwana z kontekstu kompletnie. W powieści oczywiście wątek Harkonnenów, którzy po pokonaniu Atrydów knują, żeby pozbyć się Imperatora, jest dosyć, no, duży, tak? A tutaj ma jedną scenę, no, nie wiadomo dlaczego i na co. No, to widać, że to z tu było jakieś coś później wyleciało. Tak samo jest dodatkowa scena z Hałatem. Też jest pokazana po niej, żeby pokazać nam, że Hałat jeszcze żyje po tym. Oczywiście w scenach usuniętych Hałat ma jeszcze dodatkową scenę na końcu filmu, ale no w wersji kinowej się nie znalazła. I cóż, dlaczego uważam, że ta wersja kinowa jest mimo wszystko lepsza niż cut Adama Smithy, który tam na przykład wycina Irulany na początku i daje takie obrazy z takim narratorem opowiadającym, generalnie przybliżającym świat Dune'y. Swoją drogą w Polsce nie był pokazywany w telewizji kat Adama Smithy, był pokazywany oryginalny kat Lyncha. I tam zostało dodanych sporo scen, takich jak walka Paula, z jak on się nazywał, kurde, z tym Fremenem, którego tamten, który na początku, to było jego pierwsze zabójstwo i tam w takim rytualnym pojedynku walczył. Tam potem on przygarnął jego żonę i dzieci. Później to zostało dodane, była dodana scena z tym. Masę też dodatkowych takich małych scen z Fremenami. Co kurde jest zabawne, to jest, nie wiem kto w ogóle to puścił, ponieważ jest taka sytuacja, że wszystkie sceny z Fremenami na Arrakis, które są dodane, to aktorzy nie mają na oczy nałożonego niebieskiego filtra.
i przez to ogląda się dosyć dziwnie. Mamy też parę dodatkowych scen z kapitanem Picardem, Patrickiem Stewartem, grający Haleka. Zresztą, kurczę, Miss całkowicie nie, chybiony ten. Chybiony casting, moim zdaniem. Bardziej bym Patricka Stewarta widział w Royaletto, chociażby, tak? Ale wrzucili go do tego. Zrobili z niego Garnier. Też fajnie, Patrick Stewart zawsze na propsie. Jest, na przykład w oryginalnym kacie nie dowiadujemy się na przykład, że Chani jest córką Lieta, tak? Czyli doktora Kainsa. To została, czyli Van Simowa w filmie Davida Lyncha. Ale jest dodatkowo jedna scena w tej wersji Adama Smithy. Oczywiście to jest jedna scena i koniec, tak? Miejąca tak bardziej pokazać, że Chani i Paul mają ze sobą więcej wspólnego. Dodatkowo, co tam jeszcze? Tych dodatków tam jest trochę. Wersja fanowska poza połączeniem. Więc to czasami film ogląda się naprawdę momentami bardzo ciężko, ponieważ mamy wprowadzenie tego narratora z wersji Adama Smithy. Później mamy księżniczkę Irulanę razem z narratorem w postaci Gildii Planetarnej, którzy powtarzają dokładnie to mniej więcej te informacje, które dowiadujemy się z tego większego filmu. Poza oczywiście z historią, jak powstał zakon Bene Gesserit czy Mentaci, tak? To jest właśnie z tym bałwanku. I to jest właśnie zlepione plus jeszcze, czyli to, co wyleciało od Lyncha, plus to, co dodał Adam Smithy, plus sceny usunięte, które zostały dodane do wydania DVD tego filmu. I o ile pierwsza wersja filmu pierwsza wersja filmu naprawdę widać, że to jest coś, co zostało pocięte, brutalnie pocięte i to widać ostro, to wydawałoby się, że to jest niemożliwe, ale te kolejne wersje potęgują jeszcze ten fakt. Ten film wydaje się jeszcze bardziej pocięty niż był. I dlatego ja nie lubię tych dodatkowych cutów, no z tego powodu, że pokazują mi, dobitnie udowadniają mi, że to nie jest ten film, który nakręcił David Lynch. Co tym bardziej jest z tego powodu przykro. Tak się przedstawia wersja Lyncha. Później w 2000 roku przez kanał Sci-Fi został stworzony miniserial pod tytułem Frank Herbert's Dune. Generalnie nazywa się to Dunam Horizona czy Harrisona. Duna Harrisona, bo tak się nazywał reżyser. I potem została nakręcona kontynuacja w postaci Dzieci Duny, która też miniseria, która łączyła ze sobą dwie kolejne powieści, czyli Mesjasz Duny i Mesja i Dzieci Duny. Co było fajne, bo w końcu mogliśmy na przykład zobaczyć, co zdało się później na ekranie. Sam serial ma niestety takie odczucie oczywiście teatralne. Jasne, to jest sci-fi, ale to był jeszcze sci-fi przez... To były jeszcze czasy, kiedy oni jeszcze trochę im zależało i te seriale jakoś tam wyglądały od nich, bo no, to ich jest Battlestar Galactica, tak? Ta nowa. Więc, znaczy, sukces tej Duny spowodował, że powstała Battlestar Galactica, więc to jest znowu pokazanie, jak Duna oddziałuje w zasadzie na całe science fiction wciąż. I wszyscy czerpią z Duny, co naprawdę mi się bardzo podoba. Wersja Harrisona, uważam ją za lepszą niż wersja Lyncha pod względem wierności wobec powieści. Jest, no, więcej czasu mają, materiału jest dużo więcej przekazane, ale no, ma te uczucie teatralności i czasami grafika CGI jest po prostu nie do oglądania. Ma to uczucie taniości, co przy epickości Duny
no, nie powinno mieć miejsca. Tak, to powinny być robione filmy za dużo większe pieniądze. Film był reklamowany wystąpieniem Williama Harta, który grał Leto Atreide. Całkiem przyzwoita rola. Zresztą aktorzy dawali radę w tej wersji. No, z tą różnicą, że o ile Raban był ok, to o tyle Feyrauta, no ten aktor był jeszcze gorszy niż Stingu Lyncha, więc jeżeli myśleliście, że Sting zagrał źle, to ten chłopak, ten aktor zagrał jeszcze gorzej, wydawał mi się jeszcze bardziej pozbawiony charakteru niż w przypadku tego, niż w przypadku wersji Stinga. Więc pod tym względem jest dużo, dużo słabiej. Co mogę więcej powiedzieć? No jest to kompetentnie przeprowadzona, chociaż, jak mówię, te pieniądze powinny być na tą Dunę znacznie, znacznie większe. To powinna być epopeja. Teraz jest takie modne tworzenie dwu, trzech częściowych filmów, tak jak na przykład jak zrobili z Harrym Potterem, pociachali ostatni film na dwa. Chyba tak teraz robią bodajże z Avengers. Od zawsze robią to z Gwiezdnymi Wojnami. Znaczy od zawsze. Od drugiego filmu. Więc z Dune też tak można było, moim zdaniem można było tak fajnie podzielić na trzy części, bo jeśli dobrze pamiętam, to powieść składa się właśnie z trzech takich dużych z trzech takich solidnych etapów. Czyli, czyli rządy Atrydów, później szkolenie Pola, no i ten film, tak? I to też można było podzielić ten film na trzy części. No ale nic, to serial podzielili na sześć odcinków. Kupiłem go sobie na DVD. Niestety polskie wydanie DVD jest bez lektora. Jest cholera na tłumaczeniu łosińskiego. Czyli mamy tam straszne takie bolące zęby Atreidosów. Co tam jeszcze ciekawego było? Piaskali, Fremeni, w ogóle jakoś się tam dziwnie nazywali. Ach, gdzieś tu zaraz poszukam. Duna Łozińskiego, jest, nawet kurczę, ona. O, Wolanie, tak, Wolanie to są Fremeni. Specjał to jest przyprawa, no. To jest straszne, oczywiście. Tłumaczenia Łozińskiego, czy Władcy Pierścieni, czy Duny również mają swoich obrońców. Tłumaczenia mają swoich obrońców. Bo, no cóż, jakby to powiedzieć, on z tego co czytałem, to jak broni się tego jego tłumaczenia, no to, że on tam wpisuje właśnie te polonizmy właśnie, że próbuje to tak posługuje się bogatym językiem, nawet bogatszym niż na przykład reszta, więc, no ale niestety z tego powodu, że to tak wygląda, znaczy głównym problemem Łozińskiego, trochę znowu wróciłem do książek, to zaraz, ale skończę z tym Łozińskim. Problem z Łozińskim jest taki, że on trafił na tłumaczenie książek epickich i takich najbardziej znanych, którzy dodatkowo mają już te tłumaczenia swoje takie już ugruntowaną pozycję, tak jak tłumaczenie Skibniewskiej w wypadku Władcy Pierścieni, bo nie dość, że to jest świetne tłumaczenie, bardzo fajnie odgadające oryginał, czyli na przykład idziemy do filmu, oglądamy film i potem czytamy książkę i tu jest Shire, tak, na przykład, a Łozińskiego jest bodajże Bogoszyn. Straszne jest to tłumaczenie, czytam Włości, o. Shire to jest Włości u niego, no. Po prostu nie ma tego, no i oczywiście Skibniewski tłumaczenie, że było konsultowane z Tolkienem i tak dalej. To samo dotyczy Duny. To już jest dobrze znana marka, dobrze znana powieść i ktoś na przykład kupuje wersję Łozińskiego po obejrzeniu powiedzmy Davida Lyncha czy tam Harrisona, bo ogląda akurat na HBO. No to czyta i nie rozumie, o co tu chodzi, tak? Kto to są Wolanie? I szuka myślami, kto to kurde mogą być Wolanie. No o to chodzi. Ale wracając jeszcze na chwilę do Duny Harrisona, no to chciałbym to bardzo fajnie, bardzo fajny akt. Nie pamiętam, jak się ten aktor nazywał. Ja go widziałem w wielu takich w serialach brytyjskich. Zagrał też w Rzymie tego
krzykacza, czego czytającego obwieszczenia na rynku. Zagrał tego, Barona Harkonnena i był świetny. Oglądając Dune Lyncha, mamy wrażenie, że Baron Harkonnen jest strasznym idiotą, kretynem, wrzeszczy, jest świrnięty i tak dalej. Wersja z Harrisona wersja Harrisona Harkonnena, Władimira Harkonnena, jest zboczony, jest niemoralny, jest zły, ale nie jest głupi. I ten baron właśnie z Harrisona, ten aktor, świetnie oddał, nadał mu trochę subtelności, której kompletnie nie było u Davida Lyncha, no bo pewnie to był David Lynch. Pewnie gdybyśmy widzieli tą pełną wersję tej Dune'y, no to nie mielibyśmy z tym problemu, tak? Kontynuując, zamykamy już filmy. Teraz jest zapowiedziana kolejna ekranizacja Dune'y. Szczerze powiedziawszy, nie interesowałem się nią szczególnie w ogóle, ponieważ Duna mogła dostać najlepszą ekranizację, jaką mogła mieć w latach 70., ale o tym w drugiej części. No i na końcu, więc to będzie taki krótszy chyba z moje boje, przynajmniej pierwsza part, nie będzie trwało półtorej godziny, tylko godzinę. Są gry komputerowe, tak jest, gry komputerowe Duny, które również odcisnęły piętno na całej branży. To jest naprawdę, uwielbiam to w Dunie, tak? Że Duna jest, to nie jest jakieś wielkie uniwersum, tak? To nie są Gwiezdne Wojny, to nie jest Star Trek, które oczywiście też promieniują na cały świat science fiction, ale nie w takim stopniu jak Duna. Bardzo często, czy w czokolwiek związane z Duną bardzo często oddziałuje i powoduje inspirację dla innych. I właśnie taką inspiracją były gry. Pierwsze dwie gry, pierwsza była zrobiona przez Cryotic, chyba tak oni się nazywali, czy przez Ocean. Dobrze, że mam laptopa, to mogę znać Dune Game. To była francuska, chyba z Cryo. Chyba Cryo stworzył, tak, Cryo Interactive. To wyszło na Mega Drive'a, wyszło na DOS'a, na Amigę, tak czytam tutaj. Na Amiga OS i na Mega CD od Segi, czyli to po prostu miał... podobnie jak filmowa Duna, ta gra ma genialny soundtrack. Jest to taki gra przygodowo-strategiczna. Mi się osobiście raz udało mi się skończyć, grałem w wersję DOS-ową, bo chyba była najlepsza z tego wszystkiego. Gra bardzo, bardzo, to jest to, co będzie promieniowało później, gra bardzo korzysta ze stylistyki filmu Lyncha. No przepraszam, to była z 92 roku, ale chyba było w jakiś tam stopniu podłączana pod film, bo nawet jak widzę na na okładce, to mamy tutaj pola 3D, czyli Kyle McLachlana w filtfraku, czyli mocno, mocno nawiązuje do filmowej Duny. W tym samym mniej więcej czasie była robiona taka mała gra ze studia Westwood, Dune 2. Dlatego ona się nazywa The Building of the Dynasty. Building of the Dynasty. A. I czy Battle of Arrakis. Building of the Dynasty to jest jakaś taka wersja poszerzona, coś tam z jakimiś usprawnieniami. Duna 2, no, często nazywa się w tą grę Westwoodu jako pierwszą grę RTS. Z tego co wiem, to chyba nie jest pierwszy RTS, ale ten pierwszy taki, który spopularyzował gatunek i który stworzył Command & Conquer, bezpośrednio stworzył pewnie Warcrafta i inne, Total Annihilation chociażby, czy inne RTS, czy KKND, czy inne tytuły, które z lat 90., o których pewnie już nikt nie pamięta. Co do samej, rozgrywka, no to jest dosyć oczywista. Zbieramy przyprawę, budujemy armię i niszczymy bazę przeciwnika. Mamy do wyboru trzy rody, mamy ród Atrydów, ród Harkonnenów i wymyślony na potrzeby gry ród Ordosów. Gra doczekała się remake'u w roku 99 o mylnej nazwie Duna 2000.
98. U nas wyszła w 99. Ja kupiłem ją sobie przy okazji jakiejś ekstra klasyki. No i rzecz jasna, dodano do tego, jak to Westwood ma w zwyczaju, przerywniki filmowe dla każdej z każdych z frakcji. Ordosi są Borgiem, niemalże. Kurczę, implanty, wszystko. Można było ich przenieść na plan Star Treka i nic by się nie zmieniło. Harkonneni dosyć mocno byli inspirowani Lynchem, szczególnie Mentat, bo mamy po prostu postać Mentata generalnie, który nam przedstawia misję. No i mamy rzecz jasna Atrydów, gdzie w rolę Mentata wcielił się John Rhys Davies, który znany chociażby grał Gimli'ego w tym, we Władcy Pierścieni, jak również i Drzewca, czy głos podkładał. Grał również w dwóch częściach Indiana Jonesa. Sallaha. Tak się nazywała ta postać we Władcy Pierścieni. No i wszystko to było mocno w klimatach Lyncha i grało mi się w to naprawdę bardzo przyjemnie. Fajnie się grało Atrydami, generalnie grałem Atrydami. Gra była, ten remake był na bazie silnika do pierwszego Red Alerta. Poza tym, że odłamki zaczęły ranić, często poniewierały dość mocno moje armię, byłem przyzwyczajony po prostu do stylu gry z Red Alerta. No i często miałem tam jakieś tam problemy. Gra nie była jakaś wybitna, ale też dość była niezła. W 2001 wyszły dwie gry. Pierwsza gra, która zabiła studio Cryo Interactive, to był Frank Herbert's Dune i to była skradanka. Nie grałem. Usiłowałem w nią zagrać, ale to już były te czasy, kiedy komputery osobiste już nie wspierały tych gier. No niestety to są właśnie gry z lat, tych smutnych czasów, lat z Windowsów 95/Millennium. Do Windowsa 2000, które no obecnie już średnio działają. Osobiście podobno gra jest fatalna i między innymi dlatego zabiła studio. I wyszła też druga gra z Westwoodu. Z tego co wiem, jest mocno była niedoceniana. I to była wersja Empire Battle of the Dune. To była chyba bodajże na silniku Tiberian Sun zrobiona. Albo chyba nawet specjalny silnik do tego stworzyli. Która wyglądała naprawdę bardzo fajnie. Spędziłem na nią masakryczną liczbę godzin, grając tylko Atrydami. Bardzo rozbudowaną grę. Nasze wydarzenia nie dzieją się tylko i wyłącznie na Arrakis. Przenosimy się również na Caladan, na GD Prime, czy na ojczystą planetę Ordosów. Nie pamiętam, jak się nazywają. Jest w przerywnikach filmowych, które oczywiście są oparte na stylistyce Davida Lyncha. Mamy tutaj Atrydów, którymi dowodzi Worf ze Star Treka, znaczy aktor Michael Dorn gra księcia Achillesa, więc jakby ktoś był ciekawy, jak wygląda Michael Dorn bez make-upu ze Star Treka, no to jest świetne miejsce, żeby tam zahaczyć. Co ciekawe, gra tam Mentata Atrydów, gra aktor, który chyba rok później zagra, czy nawet chyba w tym samym roku w Red Alert 2 zagra premiera Romanowa po stronie Sowietów. To jest ciekawe. Sporo się tam też przewija tych aktorów, którzy często grają w tych filmikach przerywnikowych tego Westwoodu, nie? W Red Alertach, Command & Conquerach i tak dalej. Chyba nawet Kane był też, znaczy ten John Cooka był reżyserem tych filmów. Bardzo mi się podobała ta gra, bo ona jest taka alternatywna wizja wydarzeń, tak? To nie ma nic wspólnego z wydarzeniami, z fabułą Dune'y. To jest świat Dune'y, ale o innej fabule. Inne wydarzenia tam się odbywają. I także co mi się tam podoba, że na przykład można przeprowadzić to, co kurczę uwielbiam robić, mam nawet chyba jeszcze save'a tego starego, gdzie przeprowadzam inwazję na Gedi Prime, będąc Atrydami, przy wsparciu Fremenów i Saudarkarów. więc moim zdaniem wypada to całkiem takie
poetycka sprawiedliwość trochę. Więc gra mi się, naprawdę lubię Empire of Battle of Edion. Można przeciągać grę i na przykład zdobyć niemalże całą planetę pod swoją kontrolą, nie? Później jest finał związany z tym bogiem, Supreme Worm, czy coś to, czy God Worm, coś takiego. Tam musimy, ostatnia misja to jest zabicie takiej wielkiego stworzyciela, czyli czerwia. God Imperator Worm, coś takiego to się nazywa. Głupie to jest, straszne. Zakończenie tej gry jest debilne dla mnie. Ten wątek jest po cholerę. On się pojawia znikąd. I moim zdaniem mi przeszkadza granie. Bo myślałem, że jak pierwszy raz grałem, ubiłem na Jedi Prime tego Barona, to teraz pewnie będę musiał ubić Ordosów. Ale nie, to nagle przerosza się na planetę tego, na Arrakis, i muszę walczyć z wielkim robakiem, tak? I z gildią planetarną. Głupie to było dla mnie. Głupie, strasznie. Gra jest super do momentu pokonania jednego z robów. Gra się świetnie, ale potem ta ostatnia misja jest strasznie głupia. Bardzo, bardzo fajne są designy sprzętów. Atrydzi mają mechy, więc wiadomo, kim grałem. Pozostały sprzęt znam z tego, że jak inżynierami przyjmowałem budynki, no to bawiłem się trochę sprzętem również Harkonnenów i Ordosów, ale moją zdecydowanie ulubioną stroną konfliktu są Atrydzi. Chyba są też swoją drogą najłatwiejszą stroną konfliktu do kontrolowania. Tyle jeśli chodzi o gry. Tyle jeśli chodzi o gry, tyle jeśli chodzi o wszystko, wszystkie media i powieści związane z Dune'ą. Tak wygląda się moje, to co sądzę, takie krótkie, prokurorko wam opisałem większość z tych tytułów. Uwielbiam Dune, jak już mówiłem. Jest to jeden z tych elementów science fiction, do którego nie mam żadnych pretensji. Wszystko kupuję, połykam z dobrodziejstwem i inwentarza. Jest to świetna powieść. Dodatkowo jeszcze u nas w Polsce jest genialnie wydana, nie jest to też drogie. Wersja audiobook jest fenomenalna, czego się bałem, że to będzie straszne, bo to jest... Ale naprawdę Gosztyła czyta fenomenalnie tą książkę. Ja polecam Dune w każdej postaci. Bo ktoś nie zna, no to obejrzy film Davida Lyncha, a jasne stwierdzi bałagan, ale fajnie wygląda. Ciekawy jest ten świat, no to sięgnę po książkę. Więc fajnie to się wszystko uzupełnia i nawet słabe elementy tego świata przedstawiają się całkiem nieźle. Zatem tyle pod tym względem. Nawet polecam sequelę, bo nie jest to złe. Mi się nie podoba z innych przyczyn, ale nie jest to jakieś super tragiczne. To tyle. Jak mówiłem, to jest pierwsza część. W drugiej części, którą będę chyba nagrywał już jutro, a nie dzisiaj, opowiemy sobie o tym, co było katalizatorem dla dzisiejszego nagrania, czyli Dune'a Jodorowskiego. Dziękuję.